Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Mudrunnera na moim kanale i dziś zajmiemy się kolejnym wyzwaniem. Tym razem jest to nocne safari, także klikamy rozpocząć wyzwanie. Oczywiście, że tak, ostatni odcinek był bardzo krótki, a zobaczymy jak z tym będzie. Nocne safari mamy tu odpalić, także... Gdzie mamy jechać teraz? Mamy odblokować... Przyczepa warsztatowa jest celem poszukiwań. Czyli co, my mamy dojechać teraz tu? Dobra, no to jak to mówią, czekajcie tutaj. Pod H oczywiście się zapala światyła. I lecimy. Musimy w nocy oczywiście odblokować jakby te punkty. Więc no, tego pojazdu też w sumie średnio lubię ten pojazd, więc przelecimy tutaj. Może się nie utopimy, tu chyba bagno z tego co widzę jest. Mogą być dymy. Abyśmy przeszli tutaj. Taka malutka mapa. Jak są drzewka, to jest gites. Powinniśmy przejść w miarę. Musimy odnaleźć przyczepę warsztatową. Pewnie najpierw musimy odblokować oczywiście tu odsuniętą mapę. I teraz może byśmy mogli teraz... Wróćmy się może tu. Zróbmy takie coś może. Zawróćmy oczywiście. Ciekawe, czy to wyzwanie będzie jakieś dłuższe. Te wyzwania ogólnie nie są zbyt długie, także te odcineczki to wiadomo, że nie będą takie, jakie nieraz powinny być. No ale myślę, że spoko i fajnie się to ogląda wam. Zobaczymy, wszystko się okaże. Czy będziemy dalej multi ciągnąć, czy nie. Dobra, gaz. Tak miałem właśnie pomysł na serię, że no, tak bym skończył na 4 odcinkach tą serię i tak by było średnio, a mówię, dobra, wyzwania zrobię. Kiedyś już, jak wyszła ta gra, to od razu chciałem te wyzwania robić. Nie wiem, ona ma 3 lata zaraz. Nie, już ma 3 lata, bo ona chyba w 2017 wyszła, bo telefon mi tu wibruje. I no, dobra, chciałem mikrofon przestawić, ale nie będę dotykał, bo dostaniecie oczywiście po uszach. No, statyw niestety, ale tak działa, że zawibruje, dobra. Tą przyczepę warsztatową chyba jak znajdziemy. To ona chyba jest pod tamtym celem. To jak ją znajdziemy, to pewnie ją będziemy musieli tu gdzieś przywieźć albo po prostu ją znaleźć. Zobaczymy jak to też będzie. Tutaj chyba na razie nie ma nic odblokowanego, żeby było widać ją. Także wiadomo o co chodzi. No chyba, że będziemy, ona nie jest tam przyczepa nigdzie zaznaczona, to by w ogóle była nowość, że tak powiem. Dobra. Przelećmy sobie bokiem. Wolna to. Wiadomo, że ta ciężarówka się nie utopi i to jest właściwie plus jedyny tego wszystkiego. Ale z tych rzeczy też... Ciekaw jestem jak to będzie się dalej rozwijać to zadanie, dobra. Tutaj oczywiście bagno, już widzimy nasz cel, że tak powiem. Dobra. I tu jest przyczepa warsztatowa, czyli do niej musimy tutaj dojechać. Tak jak myślałem, że ona będzie właśnie zaznaczona, bo jeśli by nie była, no to w tych ciemnicach by było bardzo ciężko tutaj w ogóle ją znaleźć, jeśli o to chodzi. Ale kurna, idzie to tak jak nie powinno iść. Czekajcie, może się uda nam złapać. Udało się, także to jest ta. Puścili nas bagnami, więc trochę ciężko jest. Dobra, to jest ta przyczepka, tak? No dobra. Musimy się tak ustawić, dobra. Dzięki za info. Uszkodzenia nam tu nabija. Dobra, myk. W drugą stronę teraz.
Dobra, mamy tutaj 5 minut, tak że pewnie 10 minut wyjdzie odcineczek. Te odcinki, tak jak mówiłem, zbyt długie nie będą. Czekajcie, cyk. Jest podczepiona i teraz mamy ją zawieść. Teraz chyba tak będziemy. No musimy po prostu wrócić tu. Dobra. To jest 200 metrów, także to nie powinno być ciężka przeprawa. Nie powinna być. A jak będzie, to zobaczymy. Wszystko się okaże. Czekajcie, no od razu sobie wyciągarki może użyjemy. Bo już widzę, że tak łatwo nie pójdzie tutaj, tak jak byśmy chcieli. Także no, dobra, puść mnie tu. Synek. I dobra, tutaj chyba jest było głębiej. Tak, niebezpieczny poziom wody w organizmie. Kolejny raz wyciągarka używana. No jak widzicie, w sumie trochę krótkie te odcinki z Mudrunnera. No ale i takie muszą być na kanale, serię. Czy to pójdzie? Szczepa to też tam pewnie podłogą leci, że ty. Jezus Maria, trze, a ja górna, znowu trze, a nie drze, więc tutaj właśnie będzie takie coś. Dobra, odcinki też mi się wydaje będą, powinny być dobrze oglądane, choć ten jest strasznie ciemny, gdzie mogą być problemy najmane. Czekajcie, doszukimy się tu. Tutaj to ten pojazd też jest trochę duży. Także no. Teraz tak. Teraz może byśmy zaraz tu pojedziemy. Trzeba chyba. Nie było, że my się tu zakupimy. Dobra, teraz gdzie my? Nam złapie tutaj to coś. Na razie nie. A jest tu trochę głęboko. Woda niszczy pojazd. No. Na razie nic nie poradzimy. Musimy tutaj przejść. No jak tu już złapiemy, to raczej oraz złapiemy grunt, to raczej pójdzie. Dobra, czy nam tu czegoś złapie? Jeszcze nie widzę. Także no. Dobra, teraz tutaj chyba tymi skałami będzie trzeba jechać. Nie. A, bo tu jest droga, dobra. Mówię, kurna, skały jakieś tu, kamienie i inne tego typu rzeczy. Dobra, no będzie pewnie ponad 10 albo ponad 10 minut odcinek. No teraz mamy 9, także no, dobra. Myślę, że spoko. Teraz musimy tu wjechać. Dobra, i widzicie, zakończone. 9 minut nam to zajęło, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.